pogoda ostatnio nas nie oszczędza. Kiedy możemy się spodziewać słońca? Możemy się spodziewać w najbliższych dniach jedynie przebłysków słońca. W sobotę w centralnej Polsce i na Śląsku bez opadów nareszcie. I właśnie z takimi przyjemnymi rozpogodzeniami, przejaśnieniami chmury będą się rozrywać. No, na szczęście nic nie będzie nam kapać na głowę, to na pewno jest optymistyczna wiadomość. A później znowu wrócą opady deszczu, wrócą popołudniowe burze, bardzo nieprzyjemna pogoda i dopiero od środy stabilna, wyżowa aura, taka, na którą czekamy, czyli czyste niebo, wysokie temperatury, takie, których spodziewamy się latem. A jeżeli chodzi o te najbliższe dni, to czy w całej Polsce pogoda będzie mniej więcej taka sama, czy w niektórych regionach lepiej, w niektórych gorzej? No właśnie, nie będzie przyjemnie w najbliższych dniach, bo piątek, czyli początek weekendu, deszcz w całej Polsce. Będą województwa, czyli Pomorze, Kujawy, Wielkopolska, gdzie lać będzie przez cały dzień, od rana do wieczora. Tam będzie fatalnie i na drogach, i nasze samopoczucie oczywiście będzie gorsze. Nad resztą kraju przelotne opady deszczu i to w różnych porach dnia z niewielkimi przejaśnieniami. Dodatkowo tam, gdzie będzie padać najmocniej, czyli Polska północno-zachodnia, w piątek z niską temperaturą od 16 do 22 stopni. Jest na co czekać, bo w środę faktycznie pogoda poprawi się w całej Polsce i będzie to taka długo oczekiwana, stabilna, wyżowa pogoda, bardzo ciepła i wszystko wskazuje na to, że ona utrzyma się na dłużej.